Przespałem większą część następnego dnia. Późnym popołudniem znów usiedliśmy z Don Juanem, by rozmawiać. Widziałem wcześniej generała, ale nie chciał mówić o moim przeżyciu. Wczoraj wieczorem generał znów popchnął twój punkt połączenia, powiedział Don Juan, ale chyba to pchnięcie było zbyt silne. Gorliwie opowiedziałem mu swoją wizję, uśmiechnął się z wyraźnym znudzeniem. Twój punkt połączenia przesunął się ze zwykłej pozycji i dlatego dostrzegałeś emanacje, których normalnie nie widzisz. Brzmi to bardzo prosto, prawda? A jednak jest to wielkie osiągnięcie, o które nowi widzący gorliwie zabiegają. Don Juan wyjaśnił, że ludzie przez cały czas postrzegają te same emanacje z dwóch powodów. Pierwszy i najważniejszy to ten, że wpojono nam, iż te właśnie emanacje jesteśmy w stanie postrzegać. Świat, jaki widzimy, jest światem, który się nauczyliśmy widzieć. To jest ten nasz Matrix, prawda? Ten świat przedmiotów, który jest tak naprawdę światłem emanacji orła, ten Matrix. To wszystko, co wydaje się być, a nie jest. A jest. Nawet jeżeli jest to maja i jest to iluzja, złuda. Mnie tu nie ma. Ciebie tam nie ma. To nasze doświadczenie jest prawdziwe. Nasze decyzje oparte na tym, co mamy, też są prawdziwe. Ten pysk też nie jest prawdziwy.